Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowach o 24. Moim Państwa gościem Dariusz Maniak, burmistrz Sycowa. Dzień dobry, panie rektor, witam Państwa. I Adrian Kostera, triatlonista, rekordzista świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana, między innymi. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rekord za rekordem, ostatni w 2022 roku we Francji, to właśnie ten pięciokrotny Ironman. No i teraz czas na rekord Guinnessa. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na to, żeby 365 dni pokonywać taki dystans? Fantazja jest nieograniczona, ale tak naprawdę chciałem zrobić coś wielkiego, chciałem zrobić jakiś rekord Guinnessa i chciałem po szwajcarskim, tak by po tym jak zauważyłem, że w Szwajcarii bardzo dużo ludzi się tym interesuje, po tym jak zobaczyłem, jaki wydźwięk jest w Polsce, chciałem zrobić też coś w Polsce dla Polaków i wymyśliłem, że właśnie będę tutaj na terenie Dolnego Śląska realizował swoje wyzwanie. 365 dni, 40 tysięcy kilometrów i mam wielkie pragnienie, marzenie wciągnąć w to wszystkich amatorów uprawiania sportu, ale też ludzi, którzy nie uprawiają sportu, zaciekawić tym wyzwaniem, więc liczby są ogromne, po to, żeby było ogromne echo i po to, żeby zaciekawić tym wszystkich. No właśnie, jak tak patrzę na liczby, to jest ponad 40 tysięcy kilometrów, równowartość kuli ziemskiej między innymi, to te liczby trochę amatorów przerażać mogą jednak, jak popatrzymy na to, ile będzie do pokonania. Tak, liczby są duże. Mocno się do tego przygotowywałem, więc dla mnie to nie jest aż nic tak, takiego wielkiego. Znaczy jest wielkie, bo gdyby nie było wielkie, to bym się aż tak bardzo nie pragnął tego zrobić, bo to ma być dla mnie też trudne i pokonanie swoich własnych granic. Ale poza tym, że te liczby 1200 km pływania wyglądają duże, to tak naprawdę wszystko rozgrywa się na małych pętlach. Pętla pływacka będzie miała 250 metrów, więc jest to tak przygotowane, aby każdy mógł do mnie dołączyć i niekoniecznie przepłynąć ze mną 1200 km czy 18 km, tak jak każdego dnia, ale żeby te pętle były dostępne dla każdego, żeby każdy mógł przyjść, przepłynąć ze mną 250 metrów albo kilometr, przebiec kilometr albo 5. Po prostu się dołączyć, bo właśnie taki jest między innymi cel tego wyzwania, czyli popularyzacja sportu, aktywności fizycznej, a co za tym idzie jeszcze triatlonu. Jak będzie można dołączyć albo w ogóle poczuć się częścią całej tej akcji? Wiele różnych sposobów. Przede wszystkim prężnie, tak jak zawsze będą działały moje social media, zawsze przy pomocy social mediów, przy pomocy aparatu chciałem wciągnąć ludzi w ten swój świat, żeby mogli przeżyć to tak samo jak ja przeżywam, jeżeli nie mogą być osobiście, ale jeżeli ktoś chce być osobiście, to można przyjechać, zawsze kibicować. Dzisiaj byliśmy w Sycowie, jest tam piękny akwen, piękna plaża, piękne, niezagospodarowane wszystko, więc Syców przyjmie kibiców. Tam strefa kibica będzie bardzo dobrze wyglądać, prawda? Przygotowana dobrze, więc można przyjechać, poczuć się częścią obserwując, ale przede wszystkim można dołączyć. Można koło mnie płynąć, można koło mnie jechać, można koło mnie biec. Niebawem otworzymy stronę internetową, gdzie będzie można się zapisać. Musimy jakoś to ze względu bezpieczeństwa kontrolować, ile osób może być ze mną, aby wszystkim też zapewnić bezpieczeństwo. Ale 365 dni, więc wystarczająco dużo czasu, żeby każdy znalazł odpowiednią datę dla siebie. Wszystko zacznie się za 2 miesiące, 1 czerwca i to już wiemy, że gmina Syców bierze na siebie ten ciężar rozpoczęcia między innymi. Wszystko zacznie się od pływania właśnie, jeżeli chodzi o zalew w Stradomii Wierzchniej i jak gmina się do tego przygotowuje. Generalnie myślę, że 1 czerwca, z tego co pamiętam, we Wrocławiu na Odrze. Jeszcze we Wrocławiu. Tak, 1 czerwca z dużą pompą Adrian rozpocznie to wydarzenie we Wrocławiu i natychmiast na drugi dzień przenosimy się na 2 miesiące właśnie nad zalew do Stradomii Wierzchniej w gminie Syców. To tam pole namiotowe będzie można zrobić w sumie. Tak, właśnie myślę, że to jest właśnie to, do czego też dążymy, bo Syców, tak jak Adrian wspomniał, i zalew ma już swoje doświadczenia związane i ze sportem, i z potencjałem wykorzystania tego akwenu, który jest iście skrojony pod to, żeby zawodnicy, którzy chcą korzystać i właśnie uprawiać tam amatorsko, czy też wyczynowo sport, mogą z tego korzystać. I to też pokazuje, że kiedy 3 lata temu podejmowaliśmy decyzję o tym, czy warto, czy nie warto organizować Garmin Iron Triathlon, jedną z najbardziej rozpoznawalnych też marek imprez triathlonowych w Polsce. No dzisiaj dzięki wyzwaniu Adriana to wiemy, że warto i kiedyś się zastanawialiśmy, czy to będzie miało sens i czy to przysporzy nam turystów, ale też zawodników, no to dzisiaj jakby mocno jesteśmy sfokusowani na tym, że dzięki wydarzeniu i dzięki temu, że ono będzie się przez 2 miesiące odbywać nad zalewem Stradomii,
no, nasz obiekt Syców gmina jakby na stałe zapisze się na mapie turystyczno-sportowej Dolnego Śląska. I oprócz tego, że chcemy Adriana wspierać i dać mu wszystko, co jest możliwe z perspektywy organizacji, to chcemy też, no i nie ukrywamy tego, jakby pokazać gminę Syców i Zalew jako coś, co można w przyszłości wykorzystać do celów czysto rekreacyjno-turystycznych. To też taki dobry moment, bo to będą wakacje, więc myślę, że jeżeli pogoda tylko będzie sprzyjać, a miejmy nadzieję, że będzie po prostu gorące lato, no to jak najbardziej dobrze spędzić taki czas nad wodą. Tak, no generalnie jest tak, że tam już imprezy mamy w miarę poplanowane, więc jakby oprócz tego, że będzie wydarzenie, w którym będzie uczestniczył Adrian, mamy tak naprawdę w lipcu też Garmin Iron Triathlon, który jest już trzeci raz. Mamy też Moto Summer, czyli imprezy dotyczące samochodów i zlotu samochodowego. Mamy też Puchar Polski w siatkówce plażowej. Do tego dochodzi jeszcze pewnie wiele innych rzeczy, które się jakby wydarzą. No i to jest coś, co pozwoli w czerwcu przygotować to miejsce na turystów, którzy jak rozpoczną tylko wakacje, będą mogli relatywnie codziennie towarzyszyć Adrianowi w tym wyzwaniu, ale też jakby korzystać z tego obiektu, z 300-metrowej plaży i po prostu odpoczywać. Dwa miesiące zostały, wiemy mniej więcej, jak gmina podchodzi do tego wyzwania. No a jak sam triatlonista podchodzi do tego wyzwania? To są ostatnie szlify, czy jeszcze dużo czasu? Ja najpierw chciałem się wtrącić, że mam nadzieję, że te 365 dni zbuduje też tak w mentalności ludzkiej tak poczucie, że nie tylko kiedy ładna jest pogoda, tylko kiedy wszystko jest idealnie, możemy uprawiać aktywność, tylko właśnie zawsze. Bo jednak wyzwanie zaczyna się w czerwcu i będzie trwało 365 dni, no nie będą to tylko miesiące, kiedy będzie przyjemnie na dworze, ale też takie, kiedy temperatura będzie jednak bardzo niska. Tak, będziemy mieli zimę na rowerze, więc to będzie do przeżycia. Pływanie jest czerwiec, lipiec, początek sierpnia, więc fajna pogoda będzie dobry na pewno. Dobry moment. Też wybieraliśmy takie miejsce właśnie, te wszystkie miejsca, jakie wybieraliśmy, gdzie będziemy to robić, musiały spełnić bardzo dużo kryterii. No właśnie, dlaczego Dolny Śląsk w ogóle na ten rodzaj wyzwania? Dolny Śląsk przede wszystkim, na początku chciałem robić to w całej Polsce, ale już później wiedziałem, że muszę wybrać jedno województwo. Próbowaliśmy w różnych miejscach i tak, tu jest najbardziej różnorodnie, co mnie najbardziej ciekawi, więc mamy na północy Stawy Milickie, piękna natura, na południu mamy góry, z Syców w ogóle, jak tam dzisiaj pojechałem, to jest tak pięknym zbiornikiem i ta natura wokoło i cisza i spokój, piękne miejsca, dużo fajnych miast też widziałem po drodze, więc to mi się przede wszystkim podoba, bo kiedy ja będę walczył z tym bólem, z tymi kilometrami, to jest znacznie łatwiej to ścierpieć, kiedy mogę zawiesić wzrok na czymś ładnym. Miałem tak, jak w Szwajcarii pokonywałem zawody i tak samo tutaj na Dolnym Śląsku jest mnóstwo pięknych miejsc. Poza tym infrastruktura jest bardzo dobrze przygotowana i na rower, i zbiornik wodny, i biegać też gdzieś, gdzie mam, ale chyba najważniejsze to jest życzliwość i widzę właśnie w oczach czy pana burmistrza, czy pana marszałka, że jest życzliwość, że bardzo chcą mi pomóc, bo widzą tak naprawdę, że to wyzwanie to nie jest tylko te pływanie, te bieganie, tylko to jest bardzo fajna społeczna rzecz dla całej Polski. No tak, na Dolnym Śląsku te warunki rzeczywiście są bardzo dobre. Sam Syców pokazuje, jeżeli chodzi o zalew, bo tam oczywiście imprezy triatlonowe, że nawet w jednym miejscu znajduje się to wszystko, co pozwala uprawiać te trzy dyscypliny, a co dopiero jeżeli mówimy o całym województwie. Czy możemy coś zdradzić, jak to będzie przebiegało? Mamy pływanie, mamy rower, mamy bieganie. To wyzwanie jest podzielone na te etapy, czyli najpierw 67 dni pływamy, 155, no właściwie nie my, ale chociaż miejmy nadzieję, że Państwo się dołączą, więc w sumie my, dokładnie. Ja już się chyba poczułam częścią, także potem mamy rower i na końcu bieganie. Tak to wygląda. Tak, dokładnie tak. Zaczynam od pływania 1 czerwca. 18 km dziennie będę pływał, aż minie mój dystans, 1205 km. Przesiadam się na rower. Sporo. Będę jeździł 200 km dziennie. Do pokonania dystans 31 131 km. Zgadza się. I na końcu bieganie, ultramaraton, każdego dnia 55 km, aż wyczerpię dystans 7833.
To rzeczywiście sporo i to wszystko na Dolnym Śląsku. Wiemy, jak się będzie można do tego dołączyć. A na co pan najbardziej czeka? Bo myślę, że standardowym pytaniem, czego się pan najbardziej boi, to będzie pewnie kontuzja, jakieś dolegliwości fizyczne. A na co pan najbardziej czeka, jeżeli chodzi o całe to wyzwanie? Na ludzi. Lubię poznawać ludzi, organizuję mnóstwo jakichś takich wspólnych biegań, wspólnych jazd rowerowych z ludźmi. Jak gdzieś, mam tak zwyczaj, że jak gdzieś jadę na urlop do jakiegoś miasta Polski czy biznesowo nawet, to piszę na swoich social media, że dzisiaj o 19 spod tego hotelu mam trening, kto chce może dołączyć, bo lubię poznawać tych ludzi, lubię wiedzieć, kim oni są, co robią w życiu. Łączy nas wszystkich, wiadomo, sport. I na to czekam. Czekam właśnie na to, aż zaczną ci ludzie się pojawiać, że będę mógł z nimi wejść w jakieś interakcje i stworzyć taką fajną społeczność. To myślę, że w Sycowie nie będzie z tym problemu, bo kibice zawsze przy tych triatlonowych imprezach dopisują. Tak, no jakby tutaj jakby od 3 lat widzimy to, jakby też chcemy pokazywać, ale też jakby wokół Sycowa jest sporo takich miejscowości, które jakby czekają na ten triatlon i myślę, że oni dzisiaj, kiedy usłyszą tą naszą rozmowę, usłyszą o tym, że to będzie działo się w Stradomie, więc oni przygotowują się w większości do imprezy docelowej, jakim jest Garmin Iron Triathlon w Sycowie, więc oni będą mogli z Adrianem potrenować tak naprawdę regularnie przez miesiąc do zawodu, więc myślę, że te starty już przed imprezą docelową będą mogli się sprawdzić już trenując obok Adriana. Jest też, myślę, że też można o tym powiedzieć, partnerem wydarzenia pan Robert Maćkowiak. Dzisiaj też był w Stradomie i też być może uda nam się zorganizować jakieś takie tematy związane jakby z podejściem do biegania, jakichś kwestii dotyczących techniki biegania, więc myślę, że każdy, kto będzie chciał, to będzie mógł naprawdę dużo zyskać z tego wydarzenia. Nie tylko tak pod względem kibicowania, ale też czysto sportowo, więc myślę, że dla mieszkańców Sycowa to wydarzenie będzie też czymś, o czym wielu marzyło, czyli pokazanie gminy Syców i perspektywy tego, gdzie dzisiaj jesteśmy, a gdzie możemy być, czyli też jakby nasza otwartość na to, bo przecież ci ludzie, którzy przyjadą, to przyjadą na Zalew, ale też na pewno odwiedzą Syców, odwiedzą naszych restauratorów, odwiedzą nasze innych usługodawców, więc to jest coś, co chcemy pokazać i też, no tak jak wspomniałem na początku, no, na stałe jakby i trwale wpisać się na pewno z tym wydarzeniem, bo myślę, że Syców i po tym wydarzeniu stanie się na pewno po części takim miejscem, z którym ludzie będą kojarzyli triatlon, bo mamy faktycznie i teren do biegania, i teren do pływania, i mamy starą trasę drogi starą ósemkę tak zwaną, która ma piękną, jedną z najbardziej płaskich tras rowerowych w Polsce. Bardzo szybką, tak, więc bardzo dużo ludzi może spokojnie tam trenować, ona jest bezpieczna. No i w tym kierunku idziemy i też bardzo się cieszę, bo to nie jest tak, że to jakby zostało przypisane Stradomie, też musieliśmy o to powalczyć. To nie jest tak, że oczywiście dzisiaj to otwieramy, ale kuluarowo rozmowy trwały, dzisiaj mogę powiedzieć, tak naprawdę od grudnia, kiedy pokazywaliśmy Akwen i gdzieś tam w różnych zabiegach czyniliśmy to i wydarzenie miało być w dwóch różnych, a jest w jednym, dlatego ja też dziękuję Adrianowi, że zdecydował się tutaj, dziękuję panu marszałkowi, że też jakby pomógł i wsparł lokalizację gminy Syców, bo uważam, że dzisiaj to jest coś, co jest wow i super, ale też jakby profity tego będziemy przez lata jeszcze, będziemy jeszcze przez lata zbierać właśnie w Sycowie. No Dolny Śląsk przez okrągły rok będzie na ustach wielu zawodników, wielu sportowców, no i będzie też taką triatlonową stolicą kraju, poniekąd najpierw pływanie, rower, bieganie, ale jednak ta uwaga będzie tutaj skoncentrowana. Jak to się wpisze państwa zdaniem w rozwój tej dyscypliny tak szeroko, czyli rzeczywiście przez rok będzie głośno o tym, co tu się dzieje na poszczególnych etapach, jak to może pomóc tej dyscyplinie, bo triatlon staje się coraz bardziej popularny, no ale jednak jeszcze potrzebuje troszkę. Dla mnie w tym wyzwaniu też jest to fajne, że to jest triatlon, ale to też jest pływanie, to też jest bieganie i kolarstwo. Więc i jakby rozpromujemy triatlon, ale też dla każdego, kto z jakiegoś powodu na przykład nie potrafi pływać, znajdzie sobie miejsce na bieganie lub na kolarstwo, więc rozpromujemy triatlon, rozpromujemy 3 osobne dyscypliny. Triatlon już jest popularny w Polsce, na zachodzie bardziej, w Polsce zaczyna być coraz bardziej popularny, szczególnie te właśnie Garmin Iron, ta seria naprawdę przyciąga bardzo, bardzo wielu ludzi z całej Polski i ja kiedy jeszcze niedawno nie znałem dobrze terenu Dolnego Śląska,
to już wiedziałem, że jest tutaj miasto Syców i że tutaj odbywa się jeden z najlepszych triatlonów w Polsce, po prostu z feedbacku innych triatlonistów, innych sportowców. Więc na pewno po tym moim wyzwaniu będzie lepiej. Będzie więcej triatlonistów, ale też będzie więcej osób, które aktywnie uprawiają sport. I to jest dla mnie ważne, że ja nie chcę tylko motywować ludzi do tego, że nie tylko triatlon, nie tylko trzy rzeczy. Może nie tylko trzeba być profesjonalnym, nie trzeba być super sprawnym człowiekiem, żeby zacząć. Mhm. Często oglądamy sport w telewizji, widzimy olimpiadę i nam się wydaje, że to nie jest dla nas, bo my nie jesteśmy tak wysportowani. A ja chciałbym właśnie, żeby zobaczyli ludzie w tym trudzie moim, w tym naprawdę, jak ja już będę któryś tam dzień, miesiąc poruszał się tym wolnym tempem, że można do mnie dołączyć jadąc na rowerze 25 na godzinę, nie 40, że można biec ze mną spokojnym, konwersacyjnym tempem, a niekoniecznie sprintem, po którym 100 metrów każdy już ma dosyć. Po prostu cieszyć się z tej aktywności. Najtrudniejszy element w triatlonie? Dla mnie pływanie. A najłatwiejszy? Najłatwiejszy? Bieganie. Uwielbiam biegać. Rower gdzieś po środku. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.